Środowiskiem, w którym tworzymy prezentację Google, jest dysk Google. Jest to usługa firmy Google, do której otrzymujemy automatycznie dostęp po założeniu konta w systemie firmy. Konto najczęściej zakładamy po to, by być użytkownikiem poczty elektronicznej Gmail. Dokumenty zwykle umieszczamy w przeznaczonych dla nie folderach. Ja sam zakładam zawsze folder teksty, prezentacje oraz arkusze kalkulacyjne. Po wejściu do folderu możemy przystąpić do tworzenia prezentacji. Najwygodniej jest kliknąć przycisk Nowy, ewentualnie po kliknięciu prawego przycisku myszy wybrać polecenie Prezentację Google. Prezentację możemy tworzyć z szablonu. Mamy gotowy zestaw szablonów, ale najczęściej będziemy tworzyć puste prezentacje. Tworzona jest pierwsza prezentacja. Ukazuje się pierwszy slajd. Jest to slajd tytułowy. Slajd znajduje się w obszarze roboczym. Po lewej stronie widnieje miniatura tego slajdu. Natomiast po prawej stronie widoczne są graficzne motywy, które możemy zastosować w opracowywanej prezentacji. Sporządzimy teraz pierwszy przykładowy slajd. Kliknij, aby dodać tytuł. Szkoła. I nie tylko. Podtytuł. Kilka słów o mnie. Możemy od razu wybrać któryś z graficznych motywów, na przykład ten. Skupienie. Teraz tworzymy kolejne slajdy. Niech w naszej prostej prezentacji będą to slajdy zawierające specjalny układ, mianowicie tytuł i treść. Utworzymy trzy slajdy o tym samym układzie. Następny możemy wprowadzić za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl-M, który powtarza zawsze poprzedni slajd. Teraz wypełnimy te slajdy treścią. Podamy tytuł. Natomiast w ramce zamiast treści wprowadzimy grafikę. Wstaw, grafika, poszukamy w internecie. W panelu wyszukiwarki Google znajdziemy obraz związany ze szkołą. Można podać wyraz po polsku, ewentualnie wyraz w języku angielskim, wtedy otrzymamy znacznie więcej możliwych obrazków. Podkreślmy od razu, że Google wyszukuje i podaje tutaj obrazki mające licencję Creative Commons, a więc takie, które można wykorzystać bez naruszania praw autorskich i majątkowych. School. Zaznaczamy myszą. Klikamy wstaw. Możemy taką ilustrację powiększyć. Jeśli nam nie pasuje, zawsze możemy ją zastąpić inną. W tym miejscu. Moje osiągnięcia sportowe. I znajdziemy coś związanego z koszykówką. Basketball. No przykładowo niech będzie to po prostu piłka do koszykówki. I trzeci slajd. Zajęcia dodatkowe. Są to zajęcia muzyczne. Znajdziemy obrazek związany z muzyką. Gitarę. Dopasowaliśmy obrazek do pola i mamy już gotową przykładową prezentację. Teraz musimy ją zapisać, nadać jej tytuł. Ponieważ już wcześniej nadaliśmy tytuł na slajdzie tytułowym, możemy teraz wstawić wskaźnik myszy do pola tytułu
Tytuł jest przechwytywany automatycznie, szkoła i nie tylko. Oczywiście możemy to ręcznie zmienić. Wystarczy nacisnąć klawisz Enter i w tym momencie prezentacja zapisywana jest pod tą nazwą. Zwróć uwagę, że wszystkie zmiany dokonywane w prezentacji są automatycznie zapisywane na serwerze, bez naszej interwencji. No i teraz wypada wyświetlić taką prezentację. Najprostszy sposób. Rozpocznij prezentację. Albo klikamy ten przycisk, albo naciskamy skrót klawiaturowy Ctrl F5. Wyświetl prezentację. I teraz, jeśli prezentację pokazujemy w szerszym gronie, kliknięciami myszy przechodzimy między slajdami. Możemy również naciskać między innymi klawisz spacji. Drugi slajd, możemy coś powiedzieć na jego temat. Trzeci slajd. Czwarty slajd. I w ten sposób przewijamy wszystkie kolejne slajdy. Jak więc widzimy z tego bardzo prostego opisu, jest to procedura prosta i łatwa. I nawet osoby początkujące powinny sobie poradzić bez większego trudu. Klawisz Escape zamyka tryb wyświetlania prezentacji.